dotyczą samej konstrukcji budżetu. Chcę powiedzieć, że tak jak również i w roku poprzednim, tak i teraz mocno pracowaliśmy nad tym, żeby przyjęte działania efektywnie kończyły się na minimalizowaniu cen mediów. I takim przykładem jest taryfa, mówię tu o wodzie, o ściekach i tak zwanych wodach opadowych. Propozycja, którą złożyłem do Rady Miejskiej, jest propozycją utrzymującą stan tych taryf na poziomie roku poprzedniego, czyli nie będzie podwyżek cen wody ani ścieków, ale chcę zaznaczyć i to, żeby to mocno wybrzmiało, ta propozycja warunkowana jest tym, że nie zostanie wprowadzona przez Sejm tak zwana opłata środowiskowa w prawie wodnym. Jeżeli tą opłatę środowiskową Sejm uchwali, wówczas nie będziemy w stanie przez spółkę przenieść wzrostu kosztów spowodowanych tą opłatą i trzeba będzie wrócić do tematu cena wody, która no, może się skończyć, taką analizę robiliśmy, 33% podwyżką ceny wody. Po analizach, które przeprowadziliśmy w EPEC-u, poszedł wniosek o zmniejszenie taryfy do Urzędu Regulacji Energetyki, zmniejszenie taryfy ciepła dostarczanej przez EPS, przez ciepłownię dojazdową o 0,43%. W ubiegłym roku zmniejszaliśmy taryfę na ciepło i w tym roku również, jeśli chodzi o EPEC. Nie mam informacji z Energii Kogeneracji, jak z ich strony, czy został złożony wniosek, a jeśli tak, to jaki. Natomiast jeśli chodzi o EPEC, idziemy z wnioskiem o zmniejszenie taryfy za ciepło o 0,43 i wniosek jest w trakcie procedowania przez Urząd Regulacji Energetyki. To jest propozycja stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i tutaj z kwoty 8 zł przy selektywnej zbiórce proponujemy 10, za nieselektywną 17,50 i one miałyby wejść od 1 grudnia 2016 roku. Przy czym wczoraj na Komisji Gospodarczej padła wątpliwość, czy uda się technicznie wprowadzić te kwoty od grudnia. Niewykluczone, że będzie decyzja, aby wprowadzić je od 1 stycznia. Tak będzie wyglądało, tak będą wyglądały koszty w kolejnych latach 2016, 17 i 18. I proszę zobaczyć, to co mówiłem, w roku 2016 jest w przedostatnim wierszu deficyt w kwocie ponad 1,5 miliona złotych. Natomiast w kolejnych latach, jeżeli wprowadzimy stawkę 10 zł, będzie nadwyżka rzędu 420 tysięcy, która to w kolejnych latach spłaci ten deficyt, który wystąpił w roku.